Witam Was w piątek po popielcu. Dzisiaj wyjątkowy piątek, bo pierwszy piątek Wielkiego Postu w wielu miejscach w naszych kościołach, drogi krzyżowe, nabożeństwa męki pańskiej. Pierwszy piątek miesiąca marca, ale dzisiaj ten fioletowy kolor szat jest złamany przez święto świętego Kazimierza Królewicza. No i też w kontekście tego święta są dzisiejsze czytania. Proszę, abyście rozwinęli opis tego filmu i razem ze mną wypowiadali słowa dzisiejszej liturgii. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości Syracha. Będąc jeszcze młodym, zanim zacząłem podróżować, szukałem jawnie mądrości w modlitwie. U bram świątyni prosiłem o nią i aż do końca szukać jej będę. W jej rozkwicie, jakby dojrzewającego winogrona, rozradowało się nią me serce. Noga moja wstąpiła na prostą drogę. Od młodości mojej idę jej śladami. Nakłoniłem tylko trochę ucha, a już ją otrzymałem i znalazłem dla siebie rozległe wykształcenie. Postąpiłem w niej, a temu, który mi daje mądrość, chcę oddać chwałę. Postanowiłem bowiem wprowadzić ją w czyn. Zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. Dusza moja walczyła o nią i z całą starannością usiłowałem zachować prawo. Ręce wyciągałem w górę, a błędy przeciwko niej opłakiwałem. Skierowałem ku niej moją duszę i znalazłem ją dzięki oczyszczeniu. Z nią od początku otrzymałem rozum, dlatego nie będę opuszczony. Z psalmu 15. Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie? Kto zamieszka na Twej górze świętej? Ten, kto postępuje nienagannie, działa sprawiedliwie i mówi prawdę w swoim sercu. Kto swym językiem oszczerstw nie głosi, kto nie czyni bliźniemu nic złego i nie ubliża swoim sąsiadom, ale szanuje tego, który oddaje cześć Bogu. Kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie? Kto nie daje swych pieniędzy na lichwę i nie da się przekupić przeciw niewinnemu? Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Filipian. Bracia, wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną dzięki wierze w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze przez poznanie Go, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach, w nadziei, że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już się stałem doskonały, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno czynię. Zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę, w Chrystusie Jezusie. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: jak mnie umiłował Ojciec, tak i ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej. Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję.
Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od ojca mego. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili. I by owoc wasz trwał, aby ojciec dał wam wszystko, o cokolwiek go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali. Zapraszam do uwielbienia Boga słowami dzisiejszych czytań. W tymże szukanie prawdziwej mądrości jest związane z przylgnięciem do Bożego prawa. Uwielbiamy Cię, Panie, i wołamy: bądź uwielbiony, Jezu. W tym proroctwie z Księgi Mądrości Syracha, w tej wypowiedzi, która jakże bardzo odnosi się do dzisiejszego patrona świętego Kazimierza, że postanowiłem bowiem wprowadzić mądrość w czyn, zapłonąłem gorliwością o dobro i nie doznam wstydu. Uwielbiamy Cię, Boże, w tych słowach. Bądź uwielbiony, Jezu. W tym, że prawy zamieszka w domu Twoim. Uwielbiamy Cię, Panie. I wołamy: bądź uwielbiony, Jezu. Że kto dotrzyma przysięgi niekorzystnej dla siebie, nigdy się nie zachwieje. Uwielbiamy Cię, Boże, i wołamy: bądź uwielbiony, Jezu. Że to jest najwyższa wartość. Poznanie Ciebie, Pana i Zbawiciela. Uwielbiamy Cię, Panie, wołamy: bądź uwielbiony, Jezu. Że mamy żyć nadzieją, że upodabniając się do Twojej śmierci, Panie, dojdziemy do pełnego powstania z martwych. Tak jak głosi święty Paweł do Filipian. Uwielbiamy Cię i wołamy: bądź uwielbiony, Jezu. Że dzięki Twojej łasce zostaliśmy zdobyci przez Ciebie, Jezu. Wołamy: bądź uwielbiony, Jezu. W tym przykazaniu miłości, żebyśmy się nade wszystko kierowali w życiu trwaniem w miłości Twojej, Jezu. Bądź uwielbiony, Jezu. W tym, że nazywasz nas przyjaciółmi, niezależnie od tego, jacy jesteśmy i jak kulejemy w miłości, wołamy: bądź uwielbiony, Jezu. W tym, że dajesz nam przykazanie miłości, aby radość Twoja w nas była i by ona była pełna. Uwielbiamy Cię, Panie, wołamy: bądź uwielbiony, Jezu. W tym, że nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół. Bądź uwielbiony, Jezu. Że Ty nas wybrałeś, abyśmy szli i owoc przynosili. Bądź uwielbiony, Jezu. Pomyśl o tym, że dzisiaj Jezus nazywa Cię swoim przyjacielem. Niewątpliwie święty Kazimierz był przyjacielem Boga. To wielki zaszczyt, to jest przywilej być przyjacielem Boga. Pomyśl o tym, jakże w takim razie Jezus Cię miłuje, jak nas miłuje, że tak nas nazywa pomimo naszych niewierności i tego, że się od Niego oddalamy. Słuchaj w tej ciszy, co Twój przyjaciel mówi do Ciebie.
Zapraszam, abyśmy dzisiaj pomodlili się do Ducha Świętego za tych wszystkich, którzy doświadczyli zranienia od swoich przyjaciół, od swojego przyjaciela w życiu. I teraz trudno przyjąć tą miłość im Jezusa, który mówi: jestem Twoim przyjacielem, nazwałem Was przyjaciółmi. Często bowiem nasze relacje ludzkie przekładamy na te relacje z Bogiem. I tak jak ciężko zobaczyć Ojca w niebie, ponieważ Ojciec Ziemski był właśnie, różnie się zachowywał, tak samo często przez nasze zranienia trudno nam pomyśleć, że Jezus może być moim przyjacielem i że On chce dla mnie jak najlepiej. Pomódlmy się dzisiaj o taką wolność od takiego myślenia, że Jezus niekoniecznie chce dla mnie dobra. On chce dobra. On jest w Twoim życiu nawet wtedy, kiedy Go nie widzisz, nie czujesz. Duchu Święty, proszę, abyś przemieniał nasze myślenie z takiego myślenia czysto ludzkiego, że zostałem zraniony kiedyś przez przyjaciela, to i też niekoniecznie mogę zaufać Tobie jako Bogu, czy też Jezusowi. Duchu Święty, proszę Cię, abyś namaszczał nasze wnętrze, abyś czynił je wolnym od jakiegokolwiek ludzkiego myślenia. Pomóż nam patrzeć z boskiej perspektywy, która mówi: przebaczaj, kochaj, przyjmuj, bądź otwarty, daj szansę, ufaj. Niech te hasła nie będą tylko dla nas hasłami, ale będą dla nas po prostu życiem. I daj nam doświadczyć tej przyjacielskiej miłości Jezusa, Duchu Święty, która przemienia totalnie wszystko i pokazuje, że też warto kochać, warto pokazywać, że jestem przyjacielem wobec drugiego człowieka. Przyjdź, Duchu Święty. Amen. Odkrycia na nowo przyjaźni Bożej w Twoim sercu życzę na dzisiejszy dzień i zostawiam Was ze słowami: nazwałem Was przyjaciółmi. Dobrego, błogosławionego dnia.